Witam, witam. No, ogólnie mam taką informację, tylko piszcie na Gosia Kobra, co ma lajko 601. Wypłaciłem wczoraj filmik w sprawie tych opasek na ręce z naszym inicjałem, tak jak Kobra, czy Kobra Tiger, tego typu. Ogólnie jak ktoś ma znajomych, którzy robią takie opaski tego typu, nie ta osoba się skontaktuje na stronę Gosia Kobra, bo na moim profilu Bonzo Tiger, co ma 572 lajki, mam na 30 dni bana. Nie odpiszę, bo nie mam jak odpisać. Przerzućcie sobie na stronę tamtą i możecie napisać. Ogólnie jak ktoś ma znajomych, bo tak pomyśleliśmy, bo wy tam ogólnie na ten temat wspomnieliście, że macie tam dużo znajomych, którzy tam w różnych miejscach pracują, jak na przykład z koszulkami, tam nie wiem z czym, ten. I tak pomyśleliśmy, bo jedna osoba też chciała opaski, żebyśmy zrobili jakieś opaski. Ja akurat mam Pumę, akurat zamiast nazwa Puma to może być Tiger Cobra, Cobra Tiger, czy Bonzo Tiger, czy osobno tego. Jak macie kogoś znajomych i chcecie z nami współpracować, wiadomo, z pieniędzmi się dzielimy. Za to, że macie za robotę, a my też za to, że sprzedaliśmy jest tam sztuk. No właśnie dlatego tak myślę, żebyście się odezwali, bo dużo ludzi pisało do mnie na fejsie, na Kobrze, w stronie, że chcecie z nami współpracować. No ale wiem, że dużo ludzi pisze tak, żeby fuja robić. Nie podchodzą to na poważnie. Tylko kręcenie beki. Nie wiem po co. Nie wiem. Sami siebie idiotów robi, nie z nas. Krótko na temat. Ogólnie tak właśnie tak myślę, że tak. To będzie, nie wiem, kosztowało 2,50. Nie ta paska będzie kosztowała z naszym inicjałem. No 2,50, tam przeliczcie sobie, tam 200 sztuk po 2,50, to ile macie? No właśnie, nie chcemy podnosić ceny, bo to już nie jest takie modne jak kiedyś było, te opaski, czy ja miałem Nike. Po prostu nie jest takie już tak popularne. Można kupić, jest możliwość wszędzie, tylko już taka popularność tego nie ma. Dlatego tak pomyśleliśmy, bo dużo ludzi o to się pytało, czy byśmy zrobili jakieś opaski na ręce, czy coś takiego. Za bardzo z tym nie chciałem się zgodzić, bo akurat ja nie mam znajomych, którzy pracują przy robieniu takich opasek. Mogą być takiego typu, albo takie cienkie. Cienkie to jest bardzo ładne. Pasuje mi. Coś takiego. No nie wiem, 2,52 zł, nie wiem. No i jaką cenę można dać tego? Jak coś macie jakiś taki pomysł, tylko nie piszcie mi, że macie tam kogo znajomego, a później jak chcemy w ogóle wejść z wami współpracę, to później fuja gracie. Nie ma tam. Po drugie, jak chcecie podejść poważnie jak my, podchodzimy do was poważnie, to poważnie gadamy ogólnie, a nie takie fuja granie. Bo wiem, że ludzie by chcieli coś takiego. No i dlatego, jakby ktoś miał, nie wiem, wytwórnia to jest płytowa, z tymi paskami, nie ma sprawy, to możemy tam zrobić na początku, nie wiem, 100 sztuk, czy tam 200 i zobaczyć, czy ludzie będą to kupowali. Tak mówię, no, może tak zrobić, zobaczymy jaka będzie reakcja z waszego punktu widzenia, czy to będziecie chcieli kupować, czy nie, bo też musimy wiedzieć, czy mamy sens to robić dla was coś takiego typu, czy nie. Bo wpieprzymy pieniądze na to,
na to wszystko się okaże, że nikt nie będzie kupował, to aż na manę to jest wykładanie pieniędzy, żeby zrobić taką produkcję. Tylko pasek z nazwami takie Cobra czy Osama Tiger, Osama Cobra czy Bonzo Tiger i Cobra. To wszystko od was zależności. Tak, macie jakieś pomysły na ten temat, odezwijcie się na Gocia Cobra, co ma lajku 601. Bo na razie na mojej nie mogę nic odpisać. Mam pana za posta jednego w prywatnym koncie, no i nic nie mogę zrobić, nie mogę odpisać, ani napisać, ani wstawić posta na fanpage'u, co mam 572 lajki. Możecie spokojnie lajkować, spokojnie, ale tam pisać i odpisać nie będę mógł. Tylko przeniesie się na Gocia Cobra, co ma lajków 601. Tam spokojnie mogę odpisywać. Jak macie jakieś pytania na ten temat, spadł tylko pasek, zawsze odpiszę mi. Tylko pamiętajcie, bo dużo ludzi pisze i my też nie zdążamy tego odpisywać. Że jak na przykład nie odpiszę już w tym samym dniu, to w drugim.